Jadąc ze Strzelec od Polskich od kolegi Pielesiaka, nie wypada nie odwiedzić tutaj spółki hodowlano-lotowej w miejscowości Rzędowice, gdzie wspólnie lotują Ryszard Żółkiewicz i ksiądz Jerzy Kostosz. Wcześniej lotował Jerzy Kostosz razem z ojcem, który niestety zmarł. Obecnie spółka ta w dalszym ciągu odnosi duże sukcesy, czego dowodem było dzisiaj, czego dowodem są wysokie miejsca, które zajmują te gołębie na wystawach. W tym roku na wystawie ogólnopolskiej w Sosnowcu dwa gołębie z tej spółki zdobyły drugie miejsca. Pierwszy gołąb w kategorii B zajął drugie miejsce i drugi gołąb zajął w kategorii F drugie miejsce. Więc o tych gołębiach, jakie to są rasy i jakie to są, jakie metody hodowania może, jak tam, co tam się obchodzi, jak obchodzi się z tymi gołębiami, powie nam tutaj kolega Ryszard, który jak się nazywa właśnie pod nieobecność księdza Kostorza, zajmuje się gołębiami. Proszę kolego. No jakich ras macie gołębie? No Pitmana, to Kopman, Kleine Dirk. Kleine Dirk tych linii, tak? Tak. A gołębie te jak się nazywa teraz obecnie, kiedy będziecie parować je mniej więcej? Bo teraz co? 10 lutego. 10 lutego, tak? Mhm. A lotowaliście tutaj w ogóle w oddziale na dwie spółki, tak? Na dwie, tak. Na dwie, dla drużyny. Dlatego to było dla dwie drużyny. Dlatego na przykład na bo tam już pojawiły się plotki, że się rozdzieliliście, ale... Tak, że się nie wyskłócili. Tak, tak, nie, nic takiego nie ma miejsca. Po prostu jedna drużyna lotowała na nazwisko tutaj kolegi Ryszarda Żółkiewicza, a druga na wspólnie na Kosztorz Żółkiewicz na nazwisko. I tak to jest. Czyli plotki się kolejny raz okazały tylko plotkami. O. Tak jest. Tutaj widzimy w wolierach, teraz gołębie przebywają, tak? Tak, to są samice. Samiczki. No. Tutaj mamy, jak się nazywa, pustą wolierkę, ale tam jeszcze pozostałe się gołębie znajdują, bo lotujecie, tam macie gołębnik lotowy. O, tutaj się znajduje właśnie... Tam są samce, nie? Tam są samce, o, teraz widzimy. O. Proszę bardzo, widać. O. Także życzymy dalszych sukcesów w lotowaniu. I jeszcze raz potwierdzamy, że niestety plotki okazały się, niestety właśnie, dobrze, plotki okazały się plotkami. Także tutaj kolega Ryszard potwierdza, że w dalszym ciągu są spółką i odnosić będą, mam nadzieję, też sukcesy. Ponownie witamy wszystkich hodowców. Tym razem gościmy tutaj u kolegi księdza Jerzego Kostorza właśnie w tej spółce, której obecnie ksiądz Kostorz uczestniczy wspólnie z Ryszardem Żółkiewiczem. Mamy kolejne gołębie, które zdobywają wysokie lokaty. Zaczęło się tutaj, jak widzimy, gołębia z tej hodowli, który zajął pierwsze miejsce na olimpiadzie w Poznaniu w 2011 roku. To był gołąb z hodowli Morisa Matewsa i jak widzimy, przyszły po tym sukcesie kolejne sukcesy. Tutaj w tym roku na wystawie ogólnopolskiej w Sosnowcu kolejne dwa gołębie z tej hodowli zdobyły bardzo wysokie lokaty. Niestety nie udało się, żeby te gołębie reprezentowały Polskę na wystawie w Budapeszcie. Niemniej jednak są to wartościowe gołębie. Więcej o tej swojej hodowli, o ptakach, które posiada i o planach, jakie ma na przyszłość, powie nam osobiście tutaj kolega Jerzy. Proszę bardzo. No rzeczywiście. Dwa gołębie w kategorii H i F w tym roku także na wystawie zajęły drugie miejsca w Polsce i dzisiaj niedawno oglądałem wyniki z Budapesztu i polskie gołębie rzeczywiście zdeklasowały wszystkie pozostałe i gdyby poszły obydwa te moje gołębie, też byłyby na drugich miejscach. Natomiast jest taki przepis i go szanuję, mam nadzieję, że nie będzie długo trwał, mówiąc o tym, że na obrączkach zagranicznych gołębie nie mogą reprezentować Polski. Stąd zostały z tej reprezentacji wykluczone. Przepis, nie chcę go komentować, osobiście go nie rozumiem, ale tak jak powiedziałem, szanuję i tak się stało. Rzeczywiście 2010 rok to był rok olimpijski i udało nam się zdobyć złoty medal. Myślę, że to jest wydarzenie, które zdarza się raz w życiu, czy nie zdarza się często, bo trzeba robić wszystko, żeby powtórzyć taki wynik. I bardzo zależało nam na tym, żeby ten kolejny rok był też potwierdzeniem w jakimś sensie tego, że to nie jest przypadkowy jedyny strzał, sukces. Ten złoty medal, sukces, ale że rzeczywiście potrafimy dobrze też gołębie przygotować i nimi lotować. I chcę powiedzieć, że 2011 rok rzeczywiście był takim rokiem chyba najlepszym w całej historii, długiej historii naszej hodowli, bo
bo przez 50 lat to ojciec był rzeczywiście, mój tato, takim znawcą tematu i bardzo dobrym hodowcą. A 2011 rok przyniósł 18 pierwszych konkursów i najlepszy wynik w Polsce, gdy chodzi o gołębie młode, także trzecie miejsce w tej dyscyplinie, jeżeli tak możemy powiedzieć, obrączek olimpijskich. Także bardzo udany sezon lotami gołębi dorosłych. Więc to wszystko no, było takim potwierdzeniem, że nie był to przypadek, ten sukces. No tu puchary właśnie świadczą między innymi o tym. Właśnie tutaj widzimy. Mieszczące się w tym naszym tu takim specjalnym domku puchary. To są puchary tylko z tego roku. Oh. Tylko osiągnięte w tym roku, także jest ich dosyć sporo. To też jest potwierdzeniem tego, że rok był rzeczywiście udany. Proszę bardzo, widzimy wszystkie te tutaj rzeczy. A jakie plany na ten rok? No nie stoimy w miejscu, też staramy się... Nowe zakupy jakieś? Oczywiście, staramy się nie stać w miejscu, czyli są poczynione nowe zakupy, gdy chodzi o gołębie rozpłodowe, kilka gołębi Gaby van den Abele, przede wszystkim też takie perełki z najlepszych gołębi Rainera Pittmana, gołębie Prange, które stanowią podstawę też naszej hodowli. Także Morisa Mateusa, pojedyncze gołębie, to wszystko, co jakoś się sprawdza, co z doświadczenia pokazuje, że te gołębie rzeczywiście nadają się do polskich warunków lotowania i sukcesywnie, nie ilościowo, ale jakościowo staramy się ten gołębik rozpłodowy tak uzupełniać, żeby potem były wymierne i jak najlepsze efekty w sezonie. A jakiego gołębia teraz masz w ręku? To jest jeden z gołębi rozpłodowych. Gołąb z linii Finieke 5000. Rzeczywiście mogę powiedzieć, że tych gołębi mam kilka w rozpłodzie i te gołębie no, sprawdzają się w naszych warunkach, nie tylko w mojej hodowli, ale są popularne. Przynajmniej są popularne, ale myślę, że to nie jest tylko popularność na zasadzie mody, ale rzeczywiście na zasadzie potwierdzania tego wynikami w naszym kraju, nie tylko w naszym kraju. Stąd te gołębie nadają się moim zdaniem do tych naszych warunków lotowania. Pokazalibyśmy tutaj kolegom innym jeszcze gołębniki i gołębia, ale niestety pora jest późna i też ostatnio przymroziło, no i nie ma kolegi Ryszarda, żeby tutaj jak się zadam więcej powiedział, ponieważ on dużo chodzi przy nich. Także na razie księdzu podziękujemy i na następny raz myślę, że się już umówimy o takiej porze, że będzie można pokazać wnętrze gołębników, tak? Oczywiście. I też jeszcze inne, więcej ten... Tak, dobrze. Także dziękujemy bardzo i życzymy dobrych lotów. Nawzajem wszystkim hodowcom. Dziękuję bardzo.